Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w Chorwacji. Razem z Konradem przyjechaliśmy tutaj dwoma X-ami Plaid. Konrada już kojarzycie, bo nagrywaliśmy razem film 5 wad i 5 zalet Tesli Model X Plaid. Ale dzisiaj nie będzie tak słodko i nie będzie tak miło, bo Konrad podzieli się z nami swoją historią, swoją dramatyczną historią. I mówiąc dramatyczną, naprawdę tutaj nie umniejszam, bo Konrad, naprawdę dużo przyszedłeś. Tak jest, 50 dni w serwisie, lecimy. Jeszcze zanim zaczniemy, zapraszam Was do mojego sklepu evpark.shop, gdzie możecie kupić sobie wsparcie przy zakupie i odbiorze Tesli, żeby uniknąć takich problemów albo żeby łatwiej móc przez nie przejść. Oraz zapraszam Was do zakupu zasilacza Juice Booster 3, czyli zasilacza, który ma ponad 30 wymiennych końcówek i możecie je u mnie kupić, jeżeli potrzebujecie ładować się w różnych miejscach, bo dużo jeździcie. Trochę tego jest, więc usiądziemy sobie obok w kawiarni i za chwilę pokażemy Wam wszystkie dokumenty, jakie tylko Konrad dostał, i Konrad opowie Wam więcej o swoich przygodach. Naprawdę uważam, że to już mówiłem kilka razy, ale Tesla Model X i Tesla Model S są samochodami, które nie są do końca dobrze wykonane jak na to, ile kosztują. W sensie, tak bym powiedział. Tak, dokładnie. Chodzi mi o to, że Tesla Model 3 i Tesla Model Y są samochodami, które mają odpowiedni stosunek jakości do ceny, jakości obsługi klienta do ceny, a w przypadku modelu X, gdzie płacicie 700 tysięcy złotych, nie możecie liczyć tak naprawdę na profesjonalną obsługę, i Konrad się o tym przekonał, ale finalnie jest chyba ok. Na razie jest git, ale niech parę dnia przed zachodem słońca, ale na razie jest git. Tak, ale naprawdę. To dopiero kilka miesięcy posiadania samochodu. Dobra, przejdźmy do historii. Zacznijmy od początku historii. Samochód kupiłeś w grudniu, odbieraliśmy go razem, ja tak sam jest. Ten samochód sprawdzałem i za bardzo nie było się tam do czego doczepić. Było wszystko ok, poza oczywiście spasowaniem, gdzie tam w niektórych momentach było nie do końca dobrze. Potem oddałeś samochód do detailingu, gdzie wyszło kilka defektów, ale to też chyba nie był jakiś wielki dramat, prawda? Tak, wszystko było ok na pierwszy rzut oka. Pierwszy problem pojawił się tydzień po odbiorze. 23 grudnia jakoś, 16 grudnia odebrałem samochód, 23 grudnia padł czujnik w Falcon Dorsach po lewej stronie. Ten czujnik odpowiada za drzwi kierowcy i za drzwi te tylne, które się podnoszą, te skrzydła. No i problem pojawił się dosyć szybko, zaraz po umyciu samochodu, i ten czujnik raz działał, raz nie działał. Było to o tyle problematyczne, że siłowałem się z drzwiami kierowcy, do które używam codziennie, więc to było po prostu denerwujące. I przez później... to też nie działał pokaz świateł. Tak, nie działał też pokaz świateł, bo cały czas auto wykrywało przeszkodę i robiło to w ten sposób, zresztą widzicie to teraz na nagraniu, że była przeszkoda, nie ma przeszkody. Widać, nie widać, nie widać, 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 nie widać. Także tak to wyglądało. I później auto stało 2 tygodnie, bo ja poleciałem na targi i zgłosiłem usterkę. Przy okazji znaleźliśmy te usterki brakujących śrub. Tak. I zgłosiłem to wszystko do Berlina. Przy okazji wyszła jeszcze zbieżność, dlatego że auto ściągało w lewo. I ja 1 lutego pojechałem do Berlina, do serwisu Tesli, z tymi błędami, czyli właśnie czujnikami drzwi. Tam jeszcze doszły jakieś uszczelki, które były źle spasowane, odstawały. No taka kosmetyka, powiedzmy, jak to w Tesli zawsze było. Po trójce byłem do tego przyzwyczajony. Brakujące śruby, bo brakowało śrub i z przodu, i z tyłu. I pojechałem z tym wszystkim do Berlina. W Berlinie spędziłem około 6 czy 7 godzin. Było ok, dlatego że przyjęli nas profesjonalnie, dostaliśmy voucher na Ubera, pojechaliśmy sobie zwiedzać Berlin i po 6 godzinach wróciliśmy do serwisu i usłyszeliśmy, że oni mają tyle pracy, moje auto nie wygląda aż tak źle, więc zrobili tam parę kosmetycznych rzeczy, na zasadzie wkręcili te śruby, których brakowało, poprawili troszeczkę drzwi i możecie sobie wracać do Polski, a resztę sobie zgłoście najlepiej w serwisie w Warszawie, bo tutaj w Berlinie to mają tyle pracy i tyle aut, zresztą co widać, że nie mają na to czasu. No i wtedy zaczęły się pojawiać kolejne problemy, dlatego że to w sumie została wykryta najpoważniejsza wada tego samochodu, czyli uszkodzona półoś. Kiedy na przykład wjeżdżałem czy zjeżdżałem z galerii handlowych z charakterystycznym ślimakiem, no to strzelało tak. Zgłosiłem to w aplikacji Tesli, wyznaczono mi pierwszy termin serwisu na 26 marca, serwis został zgłoszony w lutym. I 20 lutego wysłałem takiego długiego maila do Tesli, bo oni poprosili o wyjaśnienia, czyli filmiki, zdjęcia itd., itd. Ja się będę troszeczkę wspomagał telefonem, bo tego było dosyć dużo. 20 lutego został napisany następujący mail do Tesli, że zawieszenie strzela, no to już widzieliście, źle działający czujnik, szyba kierowcy cały czas paruje. Jak się później okazało, została źle złożona cała konstrukcja dmuchawy w fabryce i strumień powietrza, który silniejszy, który miał lecieć do góry, leciał na nogi, a ten słabszy leciał na szybę, co powodowało, że kiedy był deszcz, kiedy było wilgotno, wiadomo, śnieg, różnica temperatur, no to samochód parował tak, że potrafiłem jechać autostradą i nagle całe auto było zaparowane i nic nie było widać.
Wrzucam tu też przebitki i zdjęcia, które zrobiłem. Źle spasowane drzwi Falcon, to już wiecie. Odstaje na napis na klapie bagażnika, bo jak się okazuje, serwis w Berlinie wkręcił śruby, ale wkręcenie śrub spowodowało, że lampa zaczęła odstawać, dlatego że cała klapa była źle złożona, co później się okazało w serwisie. To tutaj jeszcze dodam, że to jest też częsta przypadłość, bo odbierając dużo Tesli, z tej usługi możecie u nas skorzystać, czyli wsparcie przy odbiorze. Zazwyczaj modele 3 i modele Y są naprawdę bardzo dobrze spasowane i tam nie ma się do czego doczepić, ale w przypadku S-ki i X-a, no to chyba co drugi model ma jakąś taką większą, jakiś większy defekt, jakieś większe braki, więc tutaj warto naprawdę zwrócić na to uwagę i dokładnie, nawet skrupulatnie obejrzeć śrubki, czy są, bo może ich nie być. I zwracajcie uwagę też na lakierowanie samochodu. Mój znajomy odbierał, miał wadę lakierniczą, nasz wspólny znajomy też odebrał, nie działają mu drzwi. Jedne w SC, bo się źle jest przycisk podłączony. Albo bardzo ciężko trzeba je trzasnąć, żeby się zamknęły. Tak jest. Problem z fotelem pasażera, dlatego że wersja PLED jest zawsze sześcioosobowa, nie da się inaczej skonfigurować tego samochodu. Więc fotele są na takiej nóżce, która niestety skrzypi, dlatego że mają mnóstwo plastików po boku, żeby to fajnie wyglądało, żeby było chromowane i nowocześnie. Natomiast to skrzypi, więc też był z tym problem. Auto ściąga na lewą stronę, to też już wiecie, i podłączeniu ładowarki to ciepło do kabiny powodowało zaparowanie całego samochodu. I to zgłoszenie zostało wysłane 20 lutego i Tesla do mnie zadzwoniła, powiedziała, że no panie Konradzie, bo tu wie pan, jest dużo tam klientów, mamy tam dalekie terminy, więc my pana przyjmiemy do tego serwisu 7 kwietnia. Więc 2 miesiące prawie jeździłem uszkodzonym samochodem, który raz, że miał uszkodzone zawieszenie, dwa, że miał, nie otwierały mu się drzwi kierowcy, parował i tak dalej, i tak dalej. Więc ja byłem bardzo poirytowany. Zjadły ci opony? Trochę mi zjadło, ale to nie było aż tak bardzo... A Tesla jakoś poczuła się? Nie. Tesla się do niczego nie poczuła, ale o tym będzie jeszcze później, bo ta historia jeszcze trwa. I auto udało się oddać 7 kwietnia do serwisu. W Warszawie przyjechałem i tu akurat duży plus, dlatego że oni byli przygotowani na to, że ja przyjadę. I od razu, w ogóle bez dyskusji, zostało mi wydane auto zastępcze. Dostałem Y Performance'a, naładowanego do 100%, więc tutaj naprawdę duży plus. W ogóle nie było dyskusji i pan powiedział, że panie Konradzie, proszę sobie wziąć ten samochód, zobaczymy jak nam pójdzie naprawa. Może uda się auto naprawić w ten sam dzień. I my zadzwonimy do pana, jeśli do 16 auta tam się nie uda naprawić, to oczywiście proszę sobie jechać na święta, bo to był akurat ten długi świąteczny weekend wielkanocny i po świętach na pewno pan odbierze już samochód. Ja mówię okej. Okay. No i oczywiście dostałem telefon nie o 16, o 13, żeby już nie trzymać pana w Warszawie. Panie Konradzie, proszę sobie jechać, nie wyrobimy się. Mówię, dobra, to jesteśmy w kontakcie po świętach. No i mamy w aplikacji termin, że odbiór samochodu będzie 12 kwietnia, czyli we wtorek po świętach, pierwszy dzień pracujący o godzinie 16. Mówię, super, już sobie przedstawiłem wszystko w kalendarzu, jadę po X-a we wtorek po świętach, rewelacja. Natomiast dostaję rano telefon, że niestety wystąpiły pewne problemy z tym wszystkim i samochód zostanie dłużej. Do kiedy? Nie wiemy. Damy znać, czyli klasycznie zadzwonimy do pana i ja zapytałem, o co chodzi. Okazało się, że serwis zakwalifikował ten błąd półosi i strzelania tego zawieszenia jako temat, który muszą skonsultować z centrum dystrybucyjnym w Holandii, który jest głównym centrum na Europę, a centrum w Holandii doszło do wniosku, że oni się skonsultują jeszcze z Teksasem, czyli z centralą Tesli i zapytałem inżynierów, o co może chodzić. No i inżynierowie wydali dyspozycję taką, żeby rozebrać całe zawieszenie, ale zrobić to tak bardzo szczegółowo, żeby spisać dokładnie każde przykręcenie śruby, czyli w momencie, kiedy odkręcają śrubę, piszą numer części, a także sprawdzają moc przykręcenia danej śruby. I oni muszą zrobić taki raport. Więc to automatycznie wydłużyło serwis no, na tamtą chwilę, do nieskończoności, bo autentycznie nie miałem jakby terminu odbioru i było po prostu powiedziane, że zadzwonimy do pana. No i tak minął miesiąc, później byłem w Tesli, zapytałem, jak tam, oni ciągle powiedzieli, że nie wiedzą, ale rozwiązali kilka problemów, na przykład wymienili czujnik w drzwiach, więc drzwi już działają, mówię, super, idziemy do przodu. No i cały czas był problem z tym, żeby ten samochód odebrać i przede wszystkim, żeby dowiedzieć się, kiedy będę mógł go odebrać. No i takim przełomem było to, kiedy tak naprawdę serwis dostał wszystkie wytyczne, jak poskładać mi ten samochód i końcówka maja, no to tak już naprawdę dużo się w tym serwisie działo. Czyli były cały czas robione naprawy, była zbieżność, no i po 50 dniach, 26 maja albo 25 jakoś tak, odebrałem samochód, który okazał się sprawny z jednym ale, bo Daniel też odbierał ten samochód ze mną, serwis zrobił małą wgniotkę na drzwiach, a za drzwiami tak naprawdę, na błotniku. Więc temat jest w toku. Ale bardzo duży plus, bo pracownik serwisu przyznał się, od razu powiedział, że to na pewno u nich się zdarzyło i że biorą to na siebie i umówiliście się od razu do bodyshopu. Tak, to prawda. Ja w bodyshopie na oględzinach byłem, teraz trwa wycena tej wgniotki. Będziemy to robić prawdopodobnie metodą PDR, czyli tym wyciąganiem, żeby nie lakierować całej części, nie zdejmować jeszcze folii PPF i kilku innych rzeczy. Sprawa jest w toku. W międzyczasie jakby ja autem pojechałem do Chorwacji, testuję je cały czas i jest w porządku. Przede wszystkim, jak widzicie, raport ze zbieżności, fabrycznie nowy samochód.
za w tamtym moment 683 tysiące złotych miał źle zrobioną zbieżność prawie na każdym kole. Dodatkowo no, wystąpiły te wady, które nie powinny wystąpić w tej półce cenowej. I w tej chwili Tesla to naprawiła i ja tak naprawdę mam w tej chwili nowy odbiór tego samochodu, totalnie. Jakby jest super komfortowo, mega mi się dobrze nim jeździ. No i te podstawowe problemy, które występowały, czyli otwieranie drzwi, czyli jazda prosto po autostradzie, no w tej chwili sprawia mi ogromną radość, po prostu się komfortowo mogę przemieszczać. To jest absurd, nie? W sensie to jest absurd, ja to słyszę, tak. Że ty się cieszysz, bo masz samochód za prawie 700 koła, że możesz jechać prosto i ci nie ściąga, albo tak. Masz prosto kierownicę. Albo nie strzela, albo nie występują problemy z zawieszeniem i tak dalej. No. I my jeszcze kilka tygodni czy kilka miesięcy temu rozmawialiśmy i Konrad tak szczerze mi mówił, że on myśli o sprzedaży tego samochodu i przesiadce na chyba Taycana wtedy chciałeś? Tak, coś myślałem innego? Między Porsche Taycanem, bo to jest ta sama półka cenowa, albo nad BMW i5, które niedawno wyszło. Batalia z Teslą aktualnie trwa, ja Teslę wezwałem do jakiegoś zadośćuczynienia, zobaczymy co oni w ogóle zaproponują, czy zaproponują, więc sprawa jest w toku. Zobaczymy jak to się będzie rozkręcało. W gniotkę robią w tej chwili na własny koszt, bo jakby automatycznie pracownik serwisu skontaktował się z body shopem, to było przy nas. On próbował dzwonić, później wysłał maila, no i ta wniotka też będzie robiona. Natomiast na chwilę obecną to auto sprawia mi tyle radości i spełnia moje oczekiwania, że jest okej. Okay. Jeśli rzeczywiście Tesla jakoś do tego fajnie podejdzie i spróbuje z jakimś zadośćuczynieniem, nie wiem jeszcze w jakiej formie, ale niech cokolwiek zrobią, to myślę, że X-a zostawię, dlatego że w tej chwili to auto sprawia mi radość i jest super komfortowe, świetnie się nim jedzie, no jakby nie czuję potrzeby przesiadki. Natomiast to tak jak mówiłeś, taki był moment, że serio mi się chciało płakać dosłownie, że wydałem tyle kasy, nie mam w ogóle radości z tego samochodu, użeram się z nim, jeszcze trzeba płacić ratę leasingową, a ja mogłem sobie kupić na przykład Porsche, które no było po prostu dużo lepiej wykonane. No zdecydowanie, ale teraz jest ok, zobaczymy jak długo to potrwa, oczywiście update'y z kolejnych historii, o ile będzie, miejmy nadzieję, że nie będzie, dostaniecie. Ja wiem po swoim doświadczeniu z S-ką jeszcze ponad 6 lat temu, ile tych akcji serwisowych było i powtarzam po raz kolejny, S-ka i X to są samochody, które to są Tesle, które są najbardziej awaryjne i mogą mieć najwięcej, mogą wam sprawić najwięcej niespodzianek, ale tych negatywnych niespodzianek. Dlatego polecam zawsze 3 razy się zastanowić porządnie przed zakupem. Oczywiście ja osobiście uważam, że to są najlepsze samochody na świecie i dzisiaj po podróży po ponad 1000 km zrobionych X-em do Chorwacji stwierdziłem, że to jest w ogóle najbardziej komfortowy samochód. I one naprawdę dają wam dużo radości. Można pograć tam w GTA, można pograć tam w Cyberpunka, można tam oglądać YouTube'a, Netflixa, wiele rzeczy. Inne samochody tego nie dadzą, ale trzeba mieć z drugiej strony głowy jednak pamiętać o tym, że jak się coś zepsuje, to czasami są różne akcje, ale z drugiej strony jak czasami słyszę o akcjach u innych producentów, to dzisiaj chyba to nie jest tylko przypadłość Tesli, ale wielu, wielu producentów, że ta jakość jednak jest gorsza, tak, i to nie jest to co kiedyś. Więc zastanówcie się, jak będziecie potrzebowali wsparcia przy zakupie, to polecam skorzystać z naszej oferty i skorzystać z kodu polecającego. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać a propos... Przygotujcie się na kompleksowy serwis. Zawsze trzeba Teselkę dopieścić w serwisie, a później już jest super. I tak samo miałem z trójeczką, trochę mniej problematycznie, bo tam były uszczelki jakieś takie pierdoły, ale no trzeba się przygotować, że Tesla jest taka, że trzeba ją dopieścić w serwisie, poprawić po fabryce i wtedy okay. Naprawdę jest radość. Ciężar, detailing porządny. Nie? Tak, radość max. A jakieś, co chciałbyś przekazać pracownikom Tesli? To ten niecenzuralne będzie. Co bym chciał przekazać pracownikom Tesli? Znaczy, pracownicy to jest ostatnie ogniwo, tak naprawdę tam leży management, leży przede wszystkim możliwości serwisu, no bo oni nie są w stanie, mają 6 bram garażowych, nie są w stanie przyjąć więcej aut. Jakby było 30, albo było serwis byłby co 50 km, to nie byłoby tego problemu, bo po prostu tyle nie czekał. Bo problemem jest to, że jest po prostu tłok. I pracownikom nie chciałbym przekazać nic, bo oni byli super uprzejmi, super profesjonalni. I tutaj naprawdę jest 10 na 10, jeśli chodzi o obsługę. Linia frontu jest naprawdę... Tak, mocno. Natomiast zawiodło jakby wyższe szczeble, czyli management, brak po prostu wystarczającej ekipy i brak zaplecza. No jeśli się sprzedaje 1200 samochodów, a ma się 6 stanowisk serwisowych na cały kraj i obsługuje jeszcze ludzi z zagranicy, no to się nie dziwmy, że tak to wygląda. To jest problem Tesli. Ale już niedługo kolejny serwis w Katowicach, tak później w Trójmieście. Miejmy nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Dziękujemy wam za oglądanie. Dzięki Konrad i życzę powodzenia. Dzięki wielki. Trzymajcie się. Cześć.